Hej, witajcie, ja jestem Michał, dzisiaj zagramy sobie razem z Kacperiksem, czyli też. I zagramy sobie dzisiaj na samych strzałkach. Oczywiście skok sobie zmienię na kontrol, żeby było lepiej, bo jak ja widzę, to coś się odpierdziela. Oj tak, byczko, ja to robię w 100%. Oj tak, tak. Zostawcie apeczkę w górę, tak 100 apek w górę i będzie kolejny odcinek z jakimś innym youtuberem. Piszcie w komentarzu, kogo chcecie następnego, albo i z Kacperem zobaczymy. Nie pozdrawiam generalnie Koniki i Julsą, bo przed chwilą nas zabili, nie pozdrawiam ich. Nie pozdrawiam. Do tego donate'ów nie chcą wysłać, ja nie wiem o co chodzi, ja nie wiem, nie no, żartuję. Kacę was wszystkich. I co, lecimy na areneczkę. Dobra, dobra, ja się przywitam za ciebie. Dobra, witaj. Ej. Nagrywasz? No. Okej, okay, także jesteśmy już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku. Ja dzisiaj prowadzę odcinek za Michała, bo Michała boli gardło i niestety nie będzie mógł dzisiaj mówić, także ja dzisiaj prowadzę ten odcinek. Michał sobie będzie stać w rogu i ja będę coś tam mówić. Prawda, Michał? Prawda, masz. No, widzicie, nie odbywa się. No. Dawaj, prowadź teraz turniej. Powiedz, dobra, co dzisiaj będziemy robić. No, ustawiłem kamerę na F1, a ty sobie polazłeś. A, dobra, będę chodził za tam jak kamera, no. Chodź, coś pokażę. Popatrz tam, w lewo, popatrz tam. Popatrz. I popatrz tam, za siebie. Oj, byczku. Jedno spadło samo, a no, dobra. Nie no, pozdrawiam serdecznie kolegę. Sytuacja jest taka, że Kacper sobie poszedł na ZW, bo generalnie Kacper ma dzisiaj urodziny, możecie mu życzyć wszystkiego najlepszego w komentarzach, będzie mi bardzo miło i Kacperowi w sumie też. On teraz mnie nie słyszy, bo sobie poszedł rozmawiać i czekam sobie na areneczkę, więc napiszcie wszystkiego najlepszego, Kacper. Dobra, jestem. O, siema. Nagrywasz beze mnie? Tak, nagrywam bez ciebie i robię śmigło gadżeta. Tak o. I a teraz ty zaczynasz. Teraz ja zaczynam. Tak. Dobra, jesteśmy już na drugiej arence w dzisiejszym odcinku. Pierwsza ręka była świetna. No, pierwsza ręka tak. Była świetna, tyle powiedzmy. I gramy jeszcze raz na strzałkach, jakby ktoś nie wiedział. Rozglądamy się. O! O, kurde, kogo my tu mamy? Grasz na basic paku, Michał? Nie, na odcinkach nie gram na Blazing Park. A to on oszukuje, on nie gra na strzałkach. No jak nie? No nie. Na kamerce udostępnić. Dobra, jednak mamy fokus, koniec tematu. No co tu dużo mówić, ja ci nic nie powiem za bardzo, no. Ja idę też. Ogólnie co, Michał, masz ciekawego do powiedzenia? A, szkoda gadać. A łapki, jakieś suby, nie żebrasz ty na odcinkach, nie? Ja lubię. Ja też lubię, ale ja mam dosyć. A to ja zrobię, ja za ciebie zrobię, okej? Dobra, okay? Dobra, no. To ogólnie zostawcie wszyscy łapkę w górę, suba z dzwoneczkiem, wpadnijcie na Discorda i wpadnijcie na odcinek do mnie, bo jest też odcinek z Michałem. Dodatkowe promo, dzięki Michał. Spoko. Co dziś zrobił? Generalnie beka, bo most stawiam dość śmiesznie. Dostałem wiadomość na MSG. Dobra, byczku, soj, pomożemy wam wygrać, bo Michał już jest rage 100%. A widać pewnie, żebym był rage? Nie. Bo youtuber to musisz się fokusować, tak? Taki z ciebie co? Co ty sobie myślisz, że koksa zgrywasz? No ja pierwszy drugi wleciał! Nie, no wcale nie. Nie no, ta poprzednia ręka to była piękna. Ty jesteś? A, poprzednia ręka tak, była piękna. Ty kurde, ty robaku biedaku w trzeciej, w czwartej gęstości. Oj tak, czwartej gęstości. Ej, jak montażysta zrobił w czwartej gęstości, to szanuję kolegę za to. No, będzie większa wypłata. Ty robaku, biedaku. No nie no. No nie no, znowu przegrywam. Kacper, co ty robisz? No, jak spadnę, to twoja wina. To co moja wina? Ty boskacze! Ale nie, poleciał. 102 metry, Adam Małysz. Oj, bywa. To ty spadłeś? Nie, to... Generalnie budowanie mostów w tej grze na strzałkach jest trudne, szczególnie, że shifta się ma, gdzie się ma shifta.
Czemu masz mniej ty? Nie wiem, tak dla beki. Kasper, nie rób tego! Dobra, dobra. Ej, bo jest... Jest tu nas koleś, Michał! Michał, Michał! O, zabiłem. Dobra, nice. Jestem dobry. No, no, co się gorączkujesz? Co się gorączkujesz? Uwielbiam nagrywać z tobą odcinki, one są takie śmieszne. A kto to? Konik z drzewa, koń na biegunach, chodź tu, za wszystkie kurde mecze. A, jeszcze mnie zrzuciła. Nie no, ona nie polecam jest. Tego użytkownika. Zielonej? Ona jest zielona? Mhm. Ej, bo generalnie u nas kolega jest u góry. Co ty gadasz? No, zabiję ją. Ej, chłop ma antyknoka. Okej, okej, jak najbardziej. Michał, lecę. Lecę, bo chcę. Dobra, kolejny test se połamał nóżki. Nóżki se połamał. Trochę źle brzmi tak. Tak bym powiedział, że agresywnie, nie? No ale to kto mu każe skakać? No w sumie racja, no. No dobra. Jestem generalnie nad... morskim. O Boże, zielony! O. Matko Bosko! Obserwuję wszystko z góry, niczym monitoring miejski. Tak się przestraszyłem, także szok. Matko Bosko, mówi, co to się stanęło? Ja nie wiem, co to się stanęło. Ja też nie wiem, nie wnikajmy. Matko Bosko, mówi, co to się stanęło? Ja generalnie siedzę u morskich i chłop się na mnie patrzy z takiego podbyka, że szok. Taki piorun, wyryje, piorun, pierre. Taki, że szok, chłop, co robi? Co ty próbujesz osiągnąć w swoim życiu, budując się do góry? Co ty sobą reprezentujesz? Co ty sobą... No niech spadłem, no! Chłop się buduje do góry, a ten go podkopuje. A chłop mi złoto rzuca, byku. My tu mamy rage 100% w tym odcinku. Ej, zróbmy tak, dacie mi zniszczyć łóżko, okej? Okay, i będziecie w odcinku, dobra? Piszcie w komentarzu rage, a przypnęłam serduszko, chociaż to nie mój kanał. No. Byku, ale... Nie, no znowu spadłem. Nie gram w tą grę, głupia gra. A ty zniszczyłeś im łóżko chociaż? Znaczy, staram się, ale mają obudowane. Dobrze, wiem. Powiem ci, że mają obudowane. Czekaj, idę sobie kilo wkupić. Mordy, dajcie mi... Daj kilo wkupić. Chłop jaki odpalony. Zabili cię? Dobra, niszcie im łóżko. To niść. Ale morskim. No, a komu? Ej, konik jest u nas! Dobra, spadłem. Nie gram w grę. Nie. Ej, wiesz, że my możemy dostać bana, bo konik nam kurde diamenty rzuciła. O, świetnie. Ej, nie mam dzisiaj live'u urodzinowego, nie chcę. Oj, nie, byczku, nie. To kończymy odcinek, siema. No, Erwina. Nie no. Nie no, boś to myślę, że serio wyjdą z odcinka i będzie. Czas oglądania spadnie i ty sprawdź. No właśnie, to tak nie fajnie. Ej, no idą do nas, no byczki. Ej, w tej bazy, wiesz co, naprawdę nie chcę mi się tutaj przebywać w tej bazie. W twojej, nie chcę mi się przebywać w twojej towarzystwie. Ej, próg u nas. A ja sobie nogi połamałem. Połamałem sobie nogi. Byczku, połamałem sobie nogi. Ej, ostatnio. Chłopy są u nas. Zobacz, sobie czat połamał sobie nogi, połamał sobie nogi. Uważaj, Michał, bo coś pięknego. Mówisz? Ajo. Oni tutaj stoją. Trzeba do szpitala. Patrzą, oni patrzą. Ja też zeskoczyłem, ale ja sobie wełnę położyłem, jakby spadając w dół. Postawiłem sobie przy ścianie wełnę i nie traciłem damage'a. W ogóle, nie wiem, zobacz na odcinku, jaką Mission Impossible zrobiłem. Bardzo dobrze. Ej, dawaj, idę do zielonych, łóżko im zniszczę. Dobra, śmiesznie będzie. Mówili. Wiem. Dobra, lecę tego dalej. To trzeba, właśnie. Chciałem powiedzieć, że temu nie trzeba nic robić, bo se nogi połamie, a uciekł z areny.
Many jak to cheater jest jakiś. Dobra, nie gram. Hackerman? Nie gram w grę, nie gram, nie. Dobra, to ja uciekam sobie do... Chodź, gram Mr. Planet. Mr. Planet mówisz? Brzmi super. Oj, tak, tak. Jeszcze donate'y będą też w ogóle. O, to jeszcze bardziej brzmi super. Oj, byczku. Nie wiesz, co tracisz. Dokładnie. Chłop tam szary, lecimy! O, konik, siema. Alona ma lagi, Boże, Alona ma lagi. Jestem generalnie u różowych, myślisz, że dam radę cokolwiek zrobić? Uważam, że nie. Też tak uważam. Dobrze, że się zgadzamy. No nie, no chłop mi... Ty kurwiesz, łóżko niszczyłem. Spoko. Ale oni mają słuch wyczulony, ja pierdzielę, no to masakra. Czy wy na słuchawkach gracie? Kto gra na słuchawkach w tych czasach? Ja gram na słuchawkach, ale mam dźwięk wyczulony w Minecrafcie. Niszczę im łóżko, a on nagle mnie kurde zabija już. I nie zdążyłem łóżka zniszczyć. Ej, różowi jakąś fortecę zbudowali. No mówię, no ja byłem u nich i ja mam po prostu jakiegoś unlocka życiowego, bo ja im łóżko niszczę. Oni mnie słyszą z kilometra. A ja mówię i w klatę, no i spadnie. Co? Wypadł poza świat, piękna sprawa, ci powiem, piękna sprawa. Oj, tak byczku. No, powiem ci, że postarałeś się tym razem. Wiem, dzięki. Doceniam twoje zaangażowanie. Ja mam pomysł. Ale trudno się gra. Daj, chodź, stój w miejscu. Daj, zrobimy trochę więcej pracy dla twojego montażysta, okej? No. Dobra, patrz. Widzicie przycisk subskrypcji na moim czole? Widzicie jaką siemę? Ja kurde. Dobra, zrobię to. Widzicie przycisk subskrypcji na moim czole? Widzicie jak on się macha, jak je skacze? Widzicie? Przycisk subskrypcji na moim czole. Dobra, to no, możesz go stać. No nie, sorry, patrz, sorry. A ty co, ty Boże, w Avengersy ja nie... się bawisz? Miecem spadłem. Dobra, nie. Chłop się w Avengersy bawi, no chłopa posrało, no. No i chłop TNT postawił. Dobra, po nas. No ja Pierdzielisz, mówisz? Dobra, macie bana. Dobra, tyle w tym temacie. Szkoda szczępić ryja, nigdy nic się wygrać nie da. Przynajmniej u Kacera, a nie, tam też nie wygraliśmy. No to... no to dupa. Mam nadzieję, że ci tego się spodoba. Zostawcie łapeczkę w górę, wpadajcie do Kacpra. Wcale mnie rage nie łapie. To nie jest tak. No, pozdrawiam Konik z Julką, bo mimo, że na początku się fokusowali, później starali się pomóc. Aczkolwiek... I tak za dużo nie pomogli. Tak średnio bym powiedział, tak średnio. Wpadajcie do Kacpra i życzę wam miłego dnia. Do widzenia. Siemaneczko.